To jest ogrzewanie postojowe, powietrzne, wyjęte z ciężarówki, wymontowane. Marki. Eberspacher. Nie wiem, czy dobrze czytam, bo nie znam niemieckiego. W każdym razie, szukając w internecie tej marki i pochodzenia, natknąłem się na ich stronę internetową, gdzie wciągła mnie, że tak powiem, ich historia, która sięga aż XIX wieku. Na początku produkowali konstrukcje metalowe do przeszkleń dachowych, następnie tłumiki. Obecnie produkują również katalizatory, a także klimatyzację do autobusów. Także dosyć spora firma z historią, która ma przedstawicielstwa w 27 krajach na całym świecie. Także znana marka. Ogrzewanie postojowe o mocy 2,2 kW. Zasilane prądem o napięciu 24 V i paliwem diesla. Tutaj wiązka elektryczna i za chwilę przedstawię budowę tego urządzenia. Ogrzewanie postojowe, potocznie zwane piecem, i taka szybka budowa, opis budowy zewnętrznej urządzenia. Tutaj mamy wlot powietrza, zasysane jest powietrze w tym miejscu, w tamtym miejscu jest wypychane już powietrze nagrzane. I tu mamy jeszcze takie trzy rurki od spodu. Ta rurka służy zasysaniu powietrza do komory spalania wewnątrz urządzenia. Ta rurka służy odprowadzeniu spalin. Widać po niej, że jest taka przykopcona. Temu właśnie służy. Ta rurka służy zasilaniu urządzenia w paliwo. Nieodzowną częścią tej rurki jest pompa paliwa, która zapodaje paliwo do środka, odpowiednią jego ilość. A nieodzowną częścią tej rurki jest tłumik. Tutaj z tej rurki wychodzi taka metalowa, następnie mamy tłumik. I dopiero za tłumikiem jest taka końcowa rurka odprowadzająca już spaliny. To jest uszczelka. I to by było właściwie tyle z takiej budowy zewnętrznej. Zajrzymy do środka. No, gdy się nam popsuje ogrzewanie podczas trasy, zaglądnięcie do urządzenia jedynie ma na celu zlokalizować jakąś lusterkę, może tutaj by się gdzieś jakiś przewód uszkodził albo coś. Bez odpowiednich części zamiennych i sprzętu raczej się nam nic nie uda zrobić. Ale tutaj zaglądam do środka, żeby pokazać, jak to działa wewnątrz. To jest wirnik dmuchawy. Wirnik dmuchawy, który zasysa powietrze do urządzenia i przepycha go przez całe urządzenie i wypycha na kabinę. Pod tą skrzyneczką znajduje się silniczek, który napędza właśnie ten wirnik i przelatuje powietrze. Ta skrzyneczka to jest sterownik urządzenia. Po drugiej stronie pokażę. Wraz z czujnikiem powietrza wlotowego. Tu w tym miejscu, tak jakby w środku tego, znajduje się komora spalania wraz z rurą płomieni. A tutaj ten cały korpus, czyli to, co jest obudowane, to jest wymiennik ciepła, potocznie też zwany radiatorem. I spalane paliwo diesla w środku, w komorze spalania, tej rurze płomieni, nagrzewa ten wymiennik ciepła i ten wirnik, obracając się tutaj i przetłaczając powietrze przez to urządzenie, nagrzewa go. Powietrze przepływa pomiędzy tymi blaszkami tutaj w tym radiatorze i zabiera, że tak powiem, ciepło i wszystko jest wydalone do kabiny. W ten sposób się to nagrzewa.
Tutaj mamy takie przewody, które idą do czujnika temperatury komory spalania. I tu mamy kolejne przewody, które idą do sztyftu żarowego, czyli takiej świecy, dzięki której właśnie wszystko zaczyna się w środku tam palić i urządzenie pracuje. To by było, że tak powiem, na tyle. Urządzenie jest bardzo proste. Nic tu nie ma skomplikowanego. Wcześniej wspomniałem, że kierowca nic praktycznie tu nic sam nie zrobi. Wszystko opiera się na wymianie ewentualnie jakichś części zamiennych. Tutaj sterownik kosztuje na przykład 1100 zł bodajże. Coś takiego. Świeca 200 zł około. Ten czujnik też 200. Dmuchawa 600. Pompa paliwa też coś koło 600. Także dosyć kosztowne urządzenie ogólnie. Kosztuje kilka tysięcy. Regeneracja czy jakieś naprawy też mogą być niezbyt tanie. Co jeszcze? Może spotkałem się nieraz z taką historią opowiadaną przez kierowców, że kierowcy zostali zagazowani w ten sposób, zagazowani w kabinie, uśpieni, że tak powiem, w ten sposób, że ktoś im wpuścił przez rurkę zasysającą powietrze do ogrzewania, wpuścił im jakiś tam środek usypiający i uspał. Uśpił i obrobił, że tak powiem. Nie jest to prawdziwa teoria, gdyż powietrze zasysane przez ogrzewanie postojowe zasysane jest do komory spalania, zostaje wykorzystane do spalenia paliwa diesla i w zamkniętym obiegu wypchnięte na zewnątrz. Także niestety, ale to nie jest prawdziwa teoria, którą właśnie obaliłem. To by było na tyle.